Dzień dobry, nazywam się Jacek Spychalski, obecnie znajdujemy się w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, gdzie na co dzień pracuję. Projekt ten jest częścią cyklu Klatka po klatce do którego zostałem zaproszony przez Momakin. Postaram się opowiedzieć Wam o rekwizytach filmów i animowanych nie tylko oraz moim udziału w produkcji tychże. Początek mojej pracy w filmie i przygody z rekwizytami, scenografią zaczął się troszeczkę inaczej, bo zacząłem jako... próbowałem zacząć jako animator rysunkowy, jednakże bez specjalnych sukcesów i zasugerowano mi, bym zajął się lalkami, ponieważ jako modelarz w tym świecie lalkowym lepiej bym się odnalazł. Tak też się stało i od 25 lat się tym zajmuje. Pierwszy film robię z Tadeuszem Wilkoszem, znanym reżyserem od misiów Koralgoli i, i Pingwinów Pikpoków. Był to film pełnometrażowy. Później zaczynają się kolejne filmy, zaczynają się seriale. Chciałem Wam opowiedzieć o rekwizytach na przykładzie kilku filmów i kilku rekwizytów, kilku rodzajów rekwizytów w zasadzie, które różnią się między sobą. Pierwszym filmem, o którym chciałem wspomnieć, jest bardzo ważny dla mnie film, film Ichty z Marka Skrobeckiego. Co prawda rekwizytów w tym filmie nie ma aż tak wiele, ale były one dużym wyzwaniem, ponieważ są to rekwizyty w dość dużej skali, grające na zbliżeniach i chodziło o odwzorowanie takich materiałów jak błyszcząca powierzchnia pokrywy patery, w której miało się odbić całe otoczenie, jak porcelana i tego typu inne materiały. Było to dość dużym wyzwaniem, ale też dość dużą przyjemnością, ponieważ wcześniejsze filmy, które robiłem, tak jak y, filmy Tadeusza Wilkosza, one miały pewną swoją stylistykę i pan Tadeusz jakby bardzo narzucał, y, bardzo dokładne, robił bardzo dokładne projekty. Później dodatkowo jeszcze robił korekty, narzucał kolorystykę. I, i no był dużym szczegularzem, i, i jakby do tego przywiązywał bardzo dużą wagę, i niejednokrotnie, jakby też to się zmieniało i ewoluowało w trakcie. Natomiast w przypadku Marka Skrobeckiego były to fajnie, ponieważ były to takie ogólne uwagi na temat przedmiotów, jak, jak on chce, żeby one wyglądały, co on chce, żeby te przedmioty jakby robiły, i dostałem praktycznie wolną rękę. Dodatkowo, że jest to. Taki hiperrealizm, czyli właśnie to, co najbardziej lubię w filmie, wprowadzenie widza w złudzenie, że, że widzi przedmioty rzeczywiste. Było to właśnie czymś, co jakoś mnie zbudowało po tych powiedzmy bajkach. Dodatkowo w Ich ciekawą rzeczą była scena, która jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć ten film, a naprawdę warto, jest ostatnia scena, która pojawia się po napisach. Nie będę wam mówił, jaka to jest scena. Pojawia się tam bardzo dużo nakryć głowy, w które powstały w sposób zupełnie spontaniczny z racji skąpości budżetu. No nie było na to za bardzo pieniędzy, więc trzeba było improwizować. Między innymi ciekawostką jest, to się tylko przemarzę, ale uczulę was, żebyście na to zwrócili uwagę, hełm rzymskiego Centuriona, który powstał z plastiku jako wydmuszka z plastiku, a charakterystyczny pióropusz, który zwykle centurioni nosili na hełmach, powstał z, ze sztucznego kwiatka, który takiej gerbery chyba, którą ukradłem z portierni. Film Ichtyz był wprowadzeniem i bramą w zasadzie do takiej dużej produkcji, jaką był Piotrusi Wilk, ponieważ Susan Templeton po zobaczeniu filmu Ichtyz stwierdziła, że ona swój film chce zrobić z tą ekipą, która robiła ten film. Włodzi, to był chyba największy projekt animowany, przy jakim pracowałem. Największa dekoracja, tylko jako ciekawostkę mogę powiedzieć, która była zbudowana w Łódzkim Centrum Filmowym, miała 170 m kwadratowych. Zajmowała całą halę zdjęciową. Przy filmie tym pracowało, z tego co pamiętam, około 200 osób z całego świata, także ekipa była olbrzymia. Tutaj estetyka filmu bardzo mi odpowiadała, dlatego że ja bardzo lubię estetykę taką, jaką widzę na co dzień, jaką, jaką mijam na ulicach, czyli bardzo lubię jakieś elementy, które u, ulegają jakby naturalnej destrukcji, czyli jakieś walące się budynki, jakieś tego typu rzeczy. Rdzewiejące bramy i odpadające dachówki. Dlatego, tak jak mi się wydaje, zupełnie od, doskonale odnalazłem się w, w produkcji tego filmu, który jak zapewne wielu z was widziało, a ci, którzy nie widzieli, też miło byłoby gdyby zobaczyli. Ten film ma właśnie estetykę takiego upadłego rosyjskiego kołchozu. Pokazuje ten świat y, taki właśnie już mocno mocno zniszczony, mocno spatynowany. Wszystkie rekwizyty w tym filmie zostały właśnie pieczołowicie spatynowane, rzeczy, które przedmioty codziennego użytku, które grały w Chadce, dziadka na przykład, y, oczywiście nie robiłem tego sam, tutaj cała masa ludzi nad tym pracowała, były pieczołowicie poobijane. Y, jeżeli były to miski, dzbanki, garnki, na wszystkim było widać ślady eksploatacji. Czy to była przetarta cerata na stole, czy, czy jakieś zarzucone firanki, czy wszystkie te rzeczy miały spowodować u widza złudzenie, że te obiekty są rzeczywiste. Jakby do momentu, kiedy widz. Oglądałem fotosy z, z tego filmu, czy zdjęcia z planu. I złudzenie jest doskonałe, bo do momentu, kiedy w kadrze nie pojawia się lalka, osoby bardzo często y, zostały na tyle wprowadzone w błąd, że myślały, że to są prawdziwe wnętrza, a nie wnętrza w skali 1 do 3 czy 1 do 5, bo w takich dwóch skalach poruszaliśmy się pracując w tym filmie. Duża ilość rekwizytów y, wymagała olbrzymiego nakładu prac. Niektóre rzeczy można było powielać, na przykład w tym odpowiedniku y, rosyjskiego McDonalda, czymkolwiek to nie było, jakiejś restauracji. Niektóre elementy były powtarzalne. Takie elementy jak puszki, jak y, jakieś opakowania i inne rzeczy można robić powielając je, po prostu robiąc jeden element i, i powielając go w formie. U, multiplikując, uzyskujemy bardzo wiele takich samych. Natomiast wiele rzeczy potrzebowało takiego bardzo indywidualnego podejścia. Zwłaszcza te rzeczy, które grają na bliskich planach i które wchodzą w interakcję z lalką, czyli te takie rzeczy, które są lalce najbliższe, które lalka bierze do ręki. Tutaj mam nadzieję, że tutaj zobaczycie kadr z filmu, gdzie jest pokazana zestawa stołowa, gdzie jest tam praktycznie wszystko, co może być. Na stole łącznie z y, popielniczką z niedopałkami, zapalniczką, puszką po rybkach, nadjedzonym chlebem, słoikiem ogórków. I to wszystko zostało w skali pracowicie zrobione przez y, modelarzy, którzy zajmowali się produkcją tych rekwizytów. Ja osobiście byłem odpowiedzialny za patynowanie tych rekwizytów, czyli nadawanie im. Właśnie tego złudzenia prawdziwości, czyli kolega wykonał taczkę, dostałem ją w stanie surowym, ja ją doprowadziłem do takiego stanu, że ona wyglądała, jakby była przez 20 lat użytkowana na budowie, czyli przy pomocy farb, szpachli, różnych proszków, począwszy od mąki, skończywszy na trocinach. Doprowadziłem do takiego stanu, że wyglądała jakby yy, yy, właśnie była pordzewiała. Bardzo często gdzieś tam ktoś zostawił w niej cement, nie do końca była oskrobana. Wyglądało to naprawdę bardzo realistycznie. Kolejnymi rekwizytami były takie, które bardzo, bardzo lubię. Ku rozpaczy kolegów, którzy wykonali dwa samochody. Była to Wołga i yy, Łada. Były to dwa samochody. Jeden z nich był samochodem grającym. Był to samochód, którym poruszał się dziadek a drugi samochód stał na ulicy, koledzy bardzo ładnie zbudowali te samochody, one miały ładny lakier, wyglądały jak z salonu, wtedy trafiły w moje ręce, no i później właśnie wydarzyła się taka katastrofa, że nadałem im wszelkie możliwe ślady eksploatacji, czyli z, na, porobiłem dziury w progach przerdzewiałe, zostały zakurzone, porysowane. No, tak po prostu jakby były w bardzo ciężkich warunkach, użytkowane w jakiejś dalekiej Syberii przez kilkanaście tudzież kilkadziesiąt lat. Ku oczywiście rozpaczy kolegi, który bardzo starał się, żeby one były bardzo ładne, żeby lakier był błyszczący i, i tak dalej. Piotr Wilk był. Naprawdę olbrzymim wyzwaniem ze względu na rozmach i ze względu na dokładność tego, co robiliśmy. Tam były zrobione wnętrza sklepów, na przykład sklep myśliwski, do którego zaglądamy praktycznie rzecz biorąc, tylko przez szybę tam. Za dużo w tym sklepie się nie dzieje, ale tam było zrobione praktycznie wszystko, począwszy od y, jakichś gumowych butów y, poprzez y, dziewczyny uszyły ubranka, które gdzieś tam wisiały na wieszakach, były myśliwskie noże, była amunicja w paczkach, były tarcze, no, karabiny na stojaku. Y, czyli to wszystko, co w sklepie myśliwskim się znajduje, a na wystawie wisiała wilcza skóra. Do której ja wyrzeźbiłem łeb, a, a, a dziewczyny dorobiły całą resztę futra. Tak, Piotr Wilk zdecydowanie był, był bardzo ciekawą przygodą i jeżeli chodzi o estetykę, jakby finalną, jest zdecydowanie jednym z moich najbardziej ulubionych filmów w ogóle. I, no i praktycznie też ważnych, no bo jednak jest to Oscarowa produkcja. I w związku z tym jakby jest to takie uwieńczenie trudu i nagroda dla całego zespołu. Kolejnym filmem, do którego miałem przyjemność robić rekwizyty jest film również Marka Skrobeckiego, Dany Boy. Dany Boy jest o tyle specyficzny, że scenografia podobnie jak i rekwizyty wyglądają tak jakby rysowane ręką dziecka, nie od linijki, wszystko ma płynne linie. Jest krzywe, i, i estetyka tego filmu jest odbiegająca od większości rzeczy, które, które miałem przyjemność robić. Najważniejszym rekwizytem w tym filmie, który zrobiłem, była gilotyna, który, która ma olbrzymi wpływ na fabułę filmu i jest jakby rekwizytem kluczowym. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Wyzwaniem tutaj było samochody. Zrobiliśmy samochody razem z kolegą Marcinem. Na mnie spadło zrobienie dwóch samochodów do efektu kraksy. I teraz wyzwaniem było, jak zrobić kraksę poklatkowo. Czy robić ileś samochodów klatka po klatce, czy też samych przodów samochodów wymienialnych klatka po klatce. Zdecydowałem się na rozwiązanie w, po konsultacji z Adamem Wyrwasem, który miał to zanimować. Zdecydowałem się na rozwiązanie na użycie blachy ołowianej, czyli karoseria była faktycznie ten przód, który ulegał deformacji przy wypadku, był zrobiony z blachy ołowianej, bo normalnie jak w prawdziwym samochodzie pokryty lakierem i Adam Spowodował te kraksę na planie, udało się, jak będziecie mogli zobaczyć w filmie, jest to bardzo szybkie ujęcie, ale było bardzo pracochłonne i co najciekawsze, można je było zrobić tylko raz. Nie było mowy o tym, żeby był dubel, ponieważ, no, jak to przy kraksie, później musiałyby nastąpić prace blacharskie, czyli de facto od nowa musiałbym zbudować te modele. W bardzo podobny sposób powstała również latarnia, w którą uderza autobus, która, która też się zgina. Również została tutaj użyta blacha owiana Element, który, który miał się giąć, i, i również zostało to użyte pod farbą. Było to duże wyzwanie. Troszeczkę z, tak z duszą na ramieniu to robiłem, jak to wyjdzie, ale, ale no, no animator sprostał i, i, i no wyszło, wyszło to bardzo dobrze. Jestem. Z efektu jestem zadowolony. Mam nadzieję, że nie będę nigdy więcej musiał tego samego robić. Następną ciekawostką jest chyba nas największy rekwizyt, który w zasadzie też poniekąd był lalką, no bo jakby jest rekwizyt gra główną rolę w filmie, czyli latająca maszyna z filmu w reżyserii Martina Klapa, którego producentem był Hugh Welshman, którego poznałem wcześniej przy Piotrusiu i Wilku. To była tytaniczna praca, począwszy od projektu, który Martin wygenerował w komputerze, i który no niekoniecznie był przekładalny na, na mechanikę, ponieważ no, w animacji rysunkowej czy w animacji komputerowej pewne rzeczy fizyczne no, można przeinaczyć i one wyglądają no, zupełnie inaczej niż pozwala na to fizyka. W, w kooperacji z animatorem, który miał to animować, czyli z Timem Alenem, zrobiliśmy cztery albo pięć prototypów w niewielkiej skali. I Martin pracowicie próbował te prototypy zniszczyć, uzyskuł, jakby chcąc uzyskać ruch, który reżyser zaplanował. Tym samym doszliśmy mniej więcej do tego, jak powinien wyglądać ten obiekt i jak powinien się zachowywać. Było to niesamowicie skomplikowane urządzenie, które posiadało swój własny rig, pieszczotliwie nazywany przez ekipę Riksillą, czyli jakby świadczy to o jego wielkości, sama ilość połączeń, które um, trzeba było poprzestawiać, była olbrzymia. Nie pamiętam, ile ich było w tej chwili, ale to była jakaś kompletnie zatrważająca ilość. E, Tim Allen się śmiał, że po raz pierwszy animuje coś, co jest znacznie większe od niego, bo, bo ta maszyna razem z, z tymi swoimi żaglami, które przypominało liście na drzewie, miała naprawdę tak 3 metry, 3 metry wysokości. To też była zbiorowa praca, bo to była zbiorowa praca mechaników, yy, dziewczyn, które szyły, yy, i, które szyły liście. Skomplikowanie tego rekwizytu yy, było tak duże, że zdecydowaliśmy się tylko na jeden yy, w pełni yy, taki grający rekwizyt. Było tam tyle kół zębatych, różnych przekładni i, i, i cała masa skomplikowanej mechaniki, że animacja tego nastręczała olbrzymie trudności. Pozostałe yy, bodaj trzy fortepiany w większej skali, na których grały lalki, były już robione bez tych żagli, było to do, do planów bliskich fortepian. W tej chwili chyba jeszcze jest do zobaczenia w Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo pamiętam, robiliśmy tam wystawę. To był największy i najbardziej skomplikowany rekwizyt, który wymagał pracy olbrzymiej grupy ludzi i, i, i potężnej, potężnej inżynierii, a także no, wielkiego wysiłku od samego animatora, który musiał się również wykazać sprawnością fizyczną, o ile nawet nie gimnastyczną. W, przy przeanimowaniu tego, tego latającego fortepianu. Kolejnym projektem, już też bardzo ciekawym, jakby i mi, bliskim mojemu sercu jako, jako modelarzowi, yy, i osobie, która interesuje się na co dzień historią i militariami, była produkcja Wojna i ja, do której zaprosił mnie Momakin. Film opowiada, serial w zasadzie, opowiada o losach dzieci podczas II wojny światowej. Są to dzieci z wielu krajów i różne, różne koleje losu je łączą. Było tutaj dużo pracy, jeżeli chodzi o makiety. Koledzy zrobili przepiękne makiety, ja tutaj zajmowałem się też rekwizytami, w zasadzie, czyli modelami. Oraz y, maleńkimi figurkami, które, które odzwierciedlały głównych bohaterów większe figurki zrobili koledzy z łodzi. Ja byłem odpowiedzialny za te małe figurki w skali 1 do 35, czyli skali jak najbardziej modelarskiej. I to była praca taka właśnie, która, którą pamiętam, z, z, kiedy byłem dzieciakiem, kiedy zaczynałem od modelarstwa, kiedy, kiedy kleiłem namiętnie czołgi, malowałem żołnierzyki. Była to taka trochę podróż sentymentalna. Cały film jest o tyle ciekawy, właśnie i ta technika została po to użyta, żeby opowiedzieć y, o rzeczach trudnych, jakimi jakim jest w, tragedia wojny. Przy okazji y, pokazując to w taki sposób, żeby no, nie przestraszyć tych dzieci na śmierć. Ja pamiętam jakby czasy swojego dzieciństwa, kiedy ja namiętnie oglądałem filmy wojenne, bo y, no, lubiłem. Filmy wojenne, i później niekiedy w nocy śniły mi się koszmary. Teraz, jakby podejście do, do dzieci i do treści, jakie, jakie dzieci mogą oglądać, jest y, diametralnie inne. W związku z tym, należy też używać innych środków. I dzięki modelarstwu i umiejętnościom fajnej grupy ludzi udało się ten efekt uzyskać. Ta plastyka, jako bardzo mi odpowiada. I bardzo do mnie przemawia. I myślę, że ja, jako dziecko, oglądając taki film, właśnie gdzie przedmioty, którymi ja staram się, starałem się zaimitować działania wojenne, czyli czołgi, żołnierzyki, no oczywiście nie miałem tak wyrafinowanych zabawek, jak tutaj koledzy zrobili makiety. Pan pirotechnik, który, który spowodował, że te makiety płoną, że, że pojawiły się na nich eksplozje, mikroeksplozje, Janek, który to wszystko pięknie sfilmował, ale myślę, że to przemawia do wyobraźni dziecka i jednocześnie robi to w sposób bezpieczny. Tutaj trochę zaciera się rola między scenografią a Rekwizytem. Bo w zasadzie tak naprawdę to, to, to jest zbudowany. Jest to zbudowany cały świat, tylko że on nie jest, nie jest animowany. On jest to, tutaj było to troszeczkę inaczej, bo te makiety były, były statyczne. Po prostu te postaci, te ludziki, one, one nie były animowane. One były jakby statycznymi takimi dioramami, które były pokazywane na ruchu kamery i były częścią narracji i jakby postaci te, te malutkie odzwierciedlały. Bohaterów poszczególnych odcinków. Żeby na chwilę uciec od animacji, ale na krótką chwilę opowiem, czym zajmuję się obecnie. W chwili obecnej Centrum Technologii Audiowizualnych y, współprodukuje film Jana Jakuba Kolskiego, Republika Dzieci. I mam przyjemność pracować w tej ekipie i zajmuję się rekwizytami specjalnymi. Dostałem specjalne pozwolenie, ponieważ no, film jest jeszcze w trakcie produkcji i pewnych rzeczy nie zdradzamy, na pokazanie jednego rekwizytu, którą jest astroluneta. Dodam, że film jest skierowany do w zasadzie familijnego widza i do młodzieży. Jak zapewne zobaczycie na zdjęciach, luneta jest przedmiotem, który tylko Teoretycznie jest lunetą, a praktycznie jest y, dziwnym przedmiotem, i takie też było założenie, który pozwala zobaczyć rzeczy, których normalnie nie widać. Nie mogę też za bardzo zdradzać szczegółów, o czym, o czym jakby dokładnie jest ten film i, i, i detali scenariusza. Nie jest to jedyny rekwizyt, który robię do tego filmu. Powiem, że sprawia mi to dużą frajdę, ponieważ jakby jest to taka odskocznia od robienia małych rzeczy w skali i takie robienie, robienie rzeczy jeden do jednego, dodatkowo jeszcze w takim trochę stylu fantastycznym, lekko steampunkowym. Niektóre z tych rzeczy będą działającymi urządzeniami. No, jest to sporym wyzwaniem, ale, ale jest, te, jest też to bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Jeszcze mały osobisty wątek w zasadzie dotyczący filmu, który mam nadzieję, że kiedyś powstanie, który próbujemy nakręcić z kolegami, ale w, no, różne koleje losu, życie. Każdy z nas ma jakieś zajęcia, ale mam nadzieję, że wrócimy do tego projektu. Jest to projekt Głowa Kassandry. Jest to film Pawła Czarzastego, gdzie spotkałem Pawła i Marcina Jakubowskiego, który zrobił przepiękne projekty. Ostatnio mogliście oglądać. Mar, jakby Marcina Jakubowskiego, Sztukę, bo nie bójmy się tego nazwać sztuką, w filmie animowanym Klaus, gdzie Marcin wraz z kolegą był odpowiedzialny za, za stronę wizualną tego filmu. Yy, film jest też o tyle mi bliski i temat, że jako młody chłopak w wieku lat 13 przeczytałem opowiadanie Marka Baranieckiego, właśnie pod tym samym tytułem Głowa Kasandry. Opowiadanie w. Yy, Miesięczniku Fantastyka. Był to debiut Marka Baranieckiego, którego również miałem okazję poznać. I teraz ciekawostka: dostaliśmy od Marka błogosławieństwo, żeby zekranizować yy, yy, jego twórczość. Oczywiście chcielibyśmy zrobić pełnometrażowy film, no ale wiadomo, że no, trzeba mierzyć siły na zamiary. I próbujemy zmieścić się w krótkiej formie. Do której no, przymierzamy się. Zrobiłem rekwizyt i mamy już projekty. Rekwizyt, który, który widzicie, jest to samochód, którym porusza się główny bohater. Cała rzecz jest, jeżeli nie będę też Wam bardzo robił spoilerów, bo zdecydowanie opowiadanie warto przeczytać, dzieje się w, po wojnie nuklearnej, którą tak naprawdę nie wiadomo kto wywołał. W latach 80., jakby widmo tej wojny nuklearnej było I straszenie bombą atomową było jeszcze dość popularnym sportem propagandy obu stron żelaznej kurtyny. Więc tutaj, jakby trafiło to w bardzo dobry moment. Mnie jako do, do mnie, jako do, do dzieciaka, bardzo ten taki postapokaliptyczny klimat przemawiał, i jakby to zagrożenie wtedy wydawało mi się zupełnie realne. Samochód, który zrobiłem według projektu Marcina i konsultacji z nim, dał mi też dużo frajdy, ponieważ był to, był to też takie modelarstwo, tylko właśnie mm, coś, co trzeba było zbudować od podstaw, czyli taki kompletny, jak to mawiają Amerykanie, Scratch Building. W większości pojazd w większości powstał. Z Płyt PCV i z rzeczy, które gdzieś poznajdywałem, czyli elementów jakiejś elektroniki. No po prostu nie bójmy się tego słowa ze śmieci. Jak zawsze powtarzam, podstawą każdej produkcji tego typu jest dobrze zaopatrzony śmietnik. Bardzo często używam przedmiotów, które. które Wszystkim wydają się bezużyteczne, czyli takich tak zwanych przydasiów, które szkoda mi wyrzucić. Są to części długopisów, latarek, jakieś elektroniki, komputerów, wszelkiego, wszelkiego rodzaju rzeczy, które większość z ludzi uznaje za kompletnie nieprzydatne. Ja w tym widzę pewne kształty, który, które jakby mogę, jakby mogę użyć w jakimś pewnym konkretnym celu. Trudno to nawet powiedzieć, bo to jest. Gdzieś w podświadomości, że to mi się na pewno przyda, bo można z tego zrobić i tutaj nie zawsze pojawia się to. Można zrobić z tego coś. No dlatego moja pracownia wygląda jak wygląda, czyli pozdrawiam tutaj wszystkich kolegów, którzy mieli okazję ze mną pracować i krzycząc na mnie, że wszędzie robię śmietnik. Plany na najbliższą przyszłość to powrót do animacji i. Film laureata festiwalu organizowanego w Łodzi przez Momakin, czyli Animarktu, film Michała Łubińskiego, Astra. Mamy już scenariusz, mamy już projekty. Koledzy z Łodzi, z tego co wiem, już mają zaawansowane prace, jeżeli chodzi o lalki do tego filmu. Projekt jest bardzo ciekawy, opowiada o trudnych sprawach, opowiada o chorobie, opowiada o dziecku, które ma problem z pogodzeniu, w, w pogodzeniu się z, z odejściem bliskiej osoby i tłumaczy sobie to na swój sposób, yy, ale to też nie będę zdradzał. Film jest krótkim metrażem, który y, mamy nadzieję zrealizować w przyszłym roku. Troszkę się obawiam tego projektu, ponieważ dużo z tych dekoracji jest dekoracjami takimi y, science fiction, czyli są to takie sterylne, bardzo syntetyczne wnętrza. Y, ja z racji tego, że tak jak już wspomniałem jestem bałaganiarzem i Yy, takich wręcz bardzo się boję, ponieważ w momencie, kiedy robię coś, co jest spatynowane, coś, co yy, no jest, nie wiem, ruiną, yy, jest bardzo w momencie, kiedy wyleje mi się na to klej, no to traktuję to jako atut. Zrobię z tego ciekawy zaciek, mogę, yy, mo mogę w bardzo łatwy sposób to zamaskować. Natomiast jeżeli są to duże, duże powierzchnie statków kosmicznych, yy, duże powierzchnie, gdzie są przeszklenia, i tego typu inne rzeczy no trzeba tutaj olbrzymiej staranności, trzeba bardzo uważać i jeżeli chodzi o mnie jakby jako modelarza nie jest to temat, który jakby najbardziej mi odpowiada, ponieważ tak jak mówię, sterylność, takie sterylne wnętrza najtrudniej się patynuje, bo trudno jest pokazać coś delikatnie, jakoś przypatynowanego, no i nie przesadzić z tym. Ja no, niestety mam skłonności do przesady, lubię, lubię rzeczy bardzo zniszczone, bardzo bardzo zardzewiałe, w bardzo malowniczy sposób. Najlepiej, jeżeli są w kolorze brudnej ścierki. W filmie Astra olbrzymim wyzwaniem będą duże, ale to akurat na szczęście nie dla mnie, tylko dla operatora, będą duże, przeźroczyste powierzchnie szpitala. Duże, duże powierzchnie okien, ponieważ zawsze w takich sytuacjach w filmie istnieje niebezpieczeństwo, że zobaczy się w nich kamera, ewentualnie odbiją się światła w bardzo nieplanowany sposób. Trzeba bardzo na takie rzeczy uważać. Wielokrotnie już spotykałem się z tym i, i bardzo, bardzo. Dziwne rzeczy potrafią z tego wychodzić. W filmie Astra występuje też specyficzny rekwizyt, którego nie będziemy w stanie, ja jakby nie będę w stanie fizycznie wykonać, ani nikt nie będzie w stanie tego zanimować jako fizyczny obiekt, po prostu lalkę czy rekwizyt. Jest to akwarium akwarium z rybką. Jest to, wielkości niewielki, jest to przedmiot wielkości niewielkiej piłeczki, więc siłą rzeczy y, dodatkowo jeszcze woda. O ile w filmie Ichtys, o którym już wcześniej wspominałem, jest olbrzymia ryba, którą, która jest, była w filmie też umieszczona w akwarium z wodą, którą Adam Wyrwas animował i marzły mu ręce przez kilka dni. Tak tutaj to. Ten efekt jest kompletnie nie do osiągnięcia w sposób fizyczny, czyli, czyli lalką i rekwizytem, więc jest to rekwizyt, który w całości będzie powstawał w komputerze jako po prostu VFX. Tak bardziej ogólnie, jeżeli chodzi o pracę, jaką wykonuję od wielu lat, problemy, z jakimi, jeżeli zdecydujecie się robić podobne rzeczy, z jakimi możecie się spotkać, jest praca z chemią. Praca z chemią wiąże się z tym, no, że no jest to szkodliwe. Pomimo środków ochrony i różnych innych rzeczy mogą wystąpić alergie. Na przykład klej cyanoakrylowy, który jest masowo używany w produkcjach filmowych, jest szalenie alergiczny, a alergii można nabawić się w dowolnym wieku. Dlatego jeżeli tylko mogę, staram się używać y, rzeczy, które nie są szkodliwe, bo niejednokrotnie już odczułem działanie chemikaliów na własny organizm. Także przed tym Was przestrzegam. Bardzo uważajcie, jeżeli będziecie pracować przy y, żywicach, przy farbach, rozpuszczalnikach i tak dalej. Wiem, że są to rzeczy oczywiste, ale mówię na własnych przykładach. Yy, własnej pracy, gdzie niekiedy termin gonił, nie zawsze było, szczególnie przy reklamach, yy, nie zawsze były możliwości przewietrzenia pomieszczenia czy pracowania na zewnątrz. Niejednokrotnie zdarzyło mi się potruć chemią i, i na to, na to no, należy uważać, bo, bo o, ile, o ile wtedy nie bardzo się tym przejmowałem, bo byłem młody, tak teraz yy, z wiekiem już coraz, coraz bardziej odczuwam pewne rzeczy. I coraz gorzej reaguje nawet na, na, na zapachy, po prostu. No, to, to niestety, alergie się z tym wiążą. Czy to jest fajny zawód? Dla mnie tak. Dla mnie jest to moja pasja od dziecka. Od dziecka zajmowałem się modelarstwem. Kiedy w latach 70. po raz pierwszy poszedłem do kina na film Gwiezdne Wojny Nowa Nadzieja, czyli czwartą część sagi, od której wszystko się zaczęło, no, po prostu zwariowałem. W tamtych czasach nie było klocków Lego, nie było modeli, które można było kupić w sklepach. Próbowałem takie rzeczy robić sam w domowym zaciszu, używając na przykład, budując imperialne myśliwce, tej fightery. Używałem piłek ping-pongowych do tego, które imitowały tą kulkę, która znajduje się w środku, przez którą z kolei przechodził ołówek. Dwa kartoniki imitowały skrzydła. Byłem przeszczęśliwy, kiedy dostałem od mamy. Kawałek firanki, która, którą na to na, na, nakleiłem na te skrzydła, która imitowała tę taką kratkowaną strukturę, którą zauważyłem w filmie. Oczywiście wszystko było robione z pamięci, bo nie było internetu, gdzie można było ściągnąć sobie od razu milion zdjęć, wszystko, jakby całą dokumentację gotową, więc było to pamięciowe. Później to wszystko pieczołowicie pomarowałem taką srebrną farbą kaloryferową. Z perspektywy czasu patrzę, no, że było to obrzydliwe, no ale wtedy, wtedy były to moje zabawki. Dodatkowo pojawiła się wtedy termoutwardzalna modelina, która kompletnie odmieniła moje życie jako dziecka, bo wcześniej używałem plasteliny, która jak wiadomo była nietrwała, szybko rozgrzewała się w palcach, łapała kurz, no i za wdeptywanie kulek plasteliny w dywan niestety nagrody w domu też nie było specjalnej. W momencie, kiedy pojawiła się termoutwardzalna modelina, Wtedy mm, moje zabawki, jakby wkroczyły w kolejną fazę. Teraz, oczywiście, modeliny używam bardzo rzadko. Są zupełnie inne masy, które, które, których spokojnie można używać, i inne rodzaje modelin, bo są też, yy, w tej chwili funkcjonują modeliny, które są utwardzane termicznie. Znaczy, masy modelarskie, które są utwardzane termicznie. Ja jednak wolę yy, dwuskładnikowe masy. Rzeźbiarskie, które działają na zasadzie popularnego kleju poksilina. W poksilinie nie, nie polecam nikomu pracować. Są również takie masy na bazie akrylu, czyli, czyli nie są ciężką chemią i są bezpieczne dla człowieka. To są bardzo wdzięczne rzeczy, pozwalają modelować przedmioty przez jakiś czas, kiedy tworzywo jest miękkie, a po zastygnięciu można je również obrabiać mm, przy pomocy materiałów ściernych, wierteł, frezów i, i różnych innych rzeczy. Dodatkową taką jeszcze ciekawostką, która ostatnio mnie cieszy, którą odkryłem, są różnego rodzaju akryle żywice przezroczyste, z których, których można fajnie zaimitować efekty wody i różne rzeczy, których wcześniej do końca nie miałem pomysłu, jak je zrobić. W przypadku Piotrusia i Wilka y, wiele rzeczy, na przykład takich, to już bardziej scenograficznie niż rekwizytorsko, ale wiele elementów scenografii, w sumie rekwizytów też tak naprawdę, było naturalnych czyli do, do wylasu zostały użyte naturalne iglaki, które staraliśmy się mm, zabezpieczyć w ten sposób, żeby, żeby one się nie osypywały. Y, Podobnie było z innymi z innymi roślinami, bo rośliny w skali są chyba przyroda, tak w ogóle, taka, taka ożywiona, nie, nie budynki, nie wszystko inne, tylko uzyskanie takiego bardzo realistycznego efektu, jeżeli chodzi o przyrodę, czyli właśnie drzewa, kwiaty, łąka, trawa, i, i, i woda, wszystkie efekty, które jakby są związane z wodą. Są niesłychanie wymagające jeżeli chcemy to zrobić w taki hiperrealistyczny sposób, są bardzo trudne i jakby dla mnie zawsze tego typu rzeczy no, były zdecydowanie największym, największym wyzwaniem. Naturalna roślinność, żywa roślinność nie jest dobrą rzeczą, jeżeli chodzi o film animowany, ponieważ jakby specyfika filmu poklatkowego i, i często długość trwania realizacji poszczególnych ujęć y, powoduje to, że zmienia się światło, y, sama roślina też jak, jako żywy organizm y, może nam zwiętnąć, może y, kierować y, liście w stronę światła. Y, no jest cała masa zmiennych, które mogą wpłynąć na to, że, że ten efekt nie będzie dobry. dlatego y, nawet jeżeli są to y, jakieś żywe elementy żywych roślin, czyli prawdziwe, prawdziwe elementy biologiczne, staramy się je utrwalić w taki sposób, żeby one nie zmieniły nam kształtu. Czy nie wiem, nie, 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 nie wyschły, no, są to, mówię, moim zdaniem jest to najtrudniejsze chyba, jeżeli chodzi o, o scenografię i rekwizyty w filmie animowanym. Moją ulubioną częścią pracy przy rekwizytach, zwłaszcza tych moich najulubieńszych, czyli takich hiperrealistycznych, jest ich ta ostateczna faza, czyli ich uwiarygodnianie przy pomocy takich zabiegów patyniarskich, właśnie nanoszenie efektów działania czasu, warunków atmosferycznych, czyli rdza, kurz, jakieś wszelkiego rodzaju obicia farby, otłuczenia, i tego typu rzeczy. Jest to o tyle ciekawe, że mm, można takie rzeczy znaleźć w najbliższym otoczeniu. Każdy z nas widział zardzewiałą rynnę, zardzewiałą bramę czy, czy y, osypujący się tynk i tego typu rzeczy. Jakby ja, już nauczony doświadczeniem, rejestruję takie obrazy gdzieś tam sobie kątem oka, widzę i jestem je w stanie powielić. Jest to o tyle ciekawe, że. Mm, przy takich rzeczach wymyśla się najciekawsze patenty. Patenty, czyli, czyli sposoby na, na, na zrobienie czegoś, i później już leci się jakby swoimi wypracowanymi przez lata patentami. Można, można to robić bardzo szybko, bardzo sprawnie, i jeżeli chodzi o, o konkretny efekt, od razu jakby jest to, jest, to, jest to bardzo dużym ułatwieniem. Jeżeli mam na przykład swoją ulubioną paletę barw, którą z których robię rdze yy, kilka rodzajów rdzy wiadomo no bo do tego jeszcze dochodzi faktura rdzy czy ona ma się sypać czy on jakby jak ona ma wyglądać czy ona być bardziej pomarańczowa czy bardziej taka, taka bura czy y, jest to y, to co w tej chwili na przykład akurat robię y, patynowanie miedzi miedź utlenia się w taki ciekawy zielony sposób na pewno widzieliście takie zielone dachy nazywa się to gręszpan z tego czasu było używane jako barwnik do farb przez malarzy, ale jest trujące, ma te wadę. Więc staram się uzyskać to przy pomocy mm, takich rzeczy, jakimi są farby akrylowe, trociny i jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Jest to tam na razie w fazie eksperymentu, ale zaczyna wyglądać całkiem obiecująco. Więc mm, tutaj też właśnie chodzi o, o to, żeby oszukać pewne, pewne rzeczy, właśnie oszukać głównie widza, tak naprawdę, i, i żeby, żeby widz myślał, że widzi coś, co, co jest prawdziwe i coś, co widzi na co dzień, i to wygląda dokładnie tak samo. Czy poleciłbym komuś pójście tą drogą i wykonywanie tego zawodu? Jeżeli chodzi o satysfakcję, tak, zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli chodzi o jakby kwestie życiowo-finansowe, to bywa z tym bardzo różnie. W dobie filmów, które są robione w czystych, sterylnych warunkach, w studiach, na komputerach, taka ręczna praca i rzemiosło jest coraz rzadszym zjawiskiem. I tej pracy tak naprawdę zbyt dużo na rynku nie ma. Ja pamiętam bardzo długie przestoje, kiedy mm, tak naprawdę no, nie, nie, było, nie, nie, było, nie było nic do roboty, y, gdzie i małem się innych zajęć, i, i czekałem na następny projekt. Duże projekty trafiają się niesłychanie rzadko częściej trafiają się reklamy. No, w, praca w reklamie wiąże się z dużymi obciążeniami psychicznymi. Ponieważ no, terminy są zwykle szalone, i, a wymagania są niesłychanie wysokie. Dodatkowo, często się coś zmienia, i jakoś nie, nie, nie jestem fanem pracy w reklamie. Jakby ten, to tempo pracy i, i specyfika no, nie, nie bardzo mi odpowiada. Tak naprawdę najbardziej lubię pracować sam. W zespole oczywiście też zdarza mi się pracować, ale najbardziej lubię robić swoje rekwizyty od początku do końca. Pamiętam na początku swojej drogi, kiedy w semaforze pierwsze rekwizyty, gdzie, gdzie robiłem rekwizyty do filmu Tadeusza Wilkosza, mam oczy, kury potrafią mówić, musiałem oddawać rekwizyt, który wykonałem, musiałem oddawać do malowania dziewczynom, które się tym zajmowały. Zawsze miałem z tym problem, ponieważ ja lubię robić rzeczy od początku do końca i jakby jeżeli ktoś mi zabiera ten ostatni element, który najbardziej lubię, czyli malowanie, no to, to, to nie jestem wtedy szczęśliwym człowiekiem. Dlatego jakby tutaj stoczyłem niewielką batalię z panem Tadeuszem, żeby pozwolił mi robić od początku do końca, no i tak to już jest. Dodatkowo jeszcze bardzo cenię sobie wolność. To, o czym mówiłem przy Marku Skrobeckim, że Marek często dawał mi tylko wskazówki mniej więcej, co chce i z jakiej epoki, i co ten rekwizyt ma robić. Jakby ja już wynajdywałem sobie sam to, co mi się podoba, to, co, to, co ewentualnie bym chciał robić, i robiłem to w taki sposób, jaki, jaki uważałem za najlepszy. Zwykle to funkcjonowało bardzo dobrze. Bardzo rzadko spotykałem się z tym, że, że, że ktoś mówił, że no to nie jest do końca to, o co mu chodziło i tak dalej. W tej chwili podobną sytuację mam z Janem Jakubem Kolskim, który, z którym robimy film. Przy jakby jego sugestiach i w jakie interakcje ma wchodzić z aktorem, rekwizyt, co on ma robić, jak on to sobie wyobraża. Zresztą Jan robi bardzo fajne szkice. Wtedy jakby dochodzimy do jakiegoś tam etapu, i ja wtedy zaczynam swoją działalność, proponuję sam rzeczy, które, które chciałbym pokazać i w sposób, w jaki chciałbym pokazać w tym rekwizycie. No i póki co współpraca jest całkiem owocna i, i jakby zyskuje aprobatę, jeżeli chodzi o, o wszystkie moje decyzje.